Dzień był wprawdzie pochmurny, ale w Zoo Safari Borysew wyjątkowy, a to za sprawą wyjątkowych gości. Tylu pięknych dziewczyn to chyba dawno tu nie było. No, dawno nie było, chociaż dużo odwiedza dziewczyn, ale tutaj zgromadzonych jest 18 dziewczyn, które biorą w wyborach udział Miss Polonia. Wszystkich mile goszczę, czy piękne dziewczyny, czy facetów, czy misterów. Wszyscy mogą tu znaleźć miejsce, a wśród zwierząt są najpiękniejsze, myślę, zwierzęta na łonie natury. Mogły wejść do wielbłądów, które łagodne są zwierzęta, do osłów płatą. Ekstra, naprawdę super wrażenia. Milutkie zwierzęta, naprawdę, jak kocyk. Na co dzień się takich nie spotyka, niestety. Dlatego polecamy każdemu, żeby tutaj zajrzeli. Pogoda nam trochę nie dopisała, aczkolwiek zwierzęta wszystko nadrabiają, naprawdę. Nie bałyście się? Nie, absolutnie. Jeżeli ktoś lubi zwierzęta, to myślę, że jak najbardziej może je nawet dotykać tak blisko jak ja. Bez obaw. Mnie się tutaj bardzo, bardzo podoba. Można naprawdę zobaczyć wiele ciekawych gatunków zwierząt, które w naszym łódzkim zoo niestety nie są spotykane. Także no, ja jestem zachwycona. I bardzo fajnie, że mamy możliwość wejścia, dotknięcia zwierząt, zrobienia sobie zdjęć. Niesamowite przeżycie, naprawdę.
śmiały zdjęcia przy foce, bo był akurat pokaz treningu foki. Teraz tutaj mamy je z tyłu dziewczyny i z lwami robione, z tygrysami. Fajnie, sympatycznie, bardzo fajne zwierzęta, dużo. Możliwość zobaczenia takich właśnie zwierząt z bliska nie zdarza się rzadko, znaczy często, ale bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Które zwierzęta podobają Wam się najbardziej? Oczywiście lwy białe i tygrysy białe. Dlaczego? No bo są niespotykane. W naszym zoo na przykład ludzkim ich nie ma. Ja pierwszy raz widzę białe lwy. Tak blisko. Jest dzień taki nie za piękny, ale wspaniały z tego powodu, że mamy te dziewczyny tu gościmy i życzę im wszystkiego najlepszego w dalszych tutaj potyczkach i wyborach, sukcesów. Masz już swoją faworytkę? No z 2-3 tutaj tak, upatrzone, nie ukrywam. Tam 3 lata temu dziewczyny tutaj były też kręcone miski u mnie na ogrodzie zoologicznym. No i moja faworytka Beata wygrała.